Chicken! Chicken, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Chicken? Ej, Dominika, gdzie jest Chicken? Jest! Jest! Znowu zginął? Jest, gdzie? Chicken, chodź, ja. Chodź! Chicken, kumplu! Nie zgadniesz, co dzisiaj będziemy robić. Zrobimy dzisiaj tobie domek! I oprócz domku zrobimy także farmę. Farmę z nasionkami i tak dalej, więc dom chicken. Dla Chickena. Domek dla Chickena, więc od czego zaczynamy? Od domku dla Chickena, czy robimy farmę? Dom dla Chickena. Ja mam już płotki. Zanim zrobimy domek dla Chickena, dla McNuggetsa, no. Nie dla Chickena, przepraszam. To ja tutaj zrobię taką magię, bo wiesz co, Dominika, wiesz, że kiedyś, bardzo dawno, dawno temu uczyłem się pradawnej magii w szkole Hogwarcie. Aha. I popatrz, na przykład potrafię zrobić coś takiego, że zaczyna za mną latać taki zielony ten. I oprócz tego, wiem, to nie brzmi jak... się nie umył. To, ej, myję się. Nie, no tak, wiem. No, ale oprócz tego także nauczyli mnie pradawnej sztuki. Sztuki. Zaraz ci pokażę jakiej. O nie, szkielet przeżył. Co? Gdzie? O, to dobrze. Tam. Zobaczymy, czy może przejść przez płotki. Uwaga. O. A ja go zestrzeliłam. Okej, dobra. Będziemy sobie przy okazji wszystko tutaj. Tyk, 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 tyk. Ale pięknie. Ten Mog Rider, kurde, działa. Super. Dobra, lecimy na górę i pokażę ci Dominika. Ojej, co to jest? To jakiś mag? Zestrzelić go? Czekaj. Zobaczymy, czy jest w stanie tutaj przejść. Nie. Aha, nie, to nie. Okej, żyje. A co on wyrzucił? Co to jest? Co to jest? Jasnopył? Nie wiem, co to jest, ale odblokowałem. Sprawdź. Jasnopył do tworzenia jakichś złotych strzał. Jak to? Super. Co to za złote strzały? Widmowa strzała. Nie wiem, co to jest, ale na pewno nam się przyda. A teraz, słuchaj, Dominika, patrz. Pokażę ci tą magiczną sztuczkę. Uwaga, patrz na to. A, dobra, no. 3, 2, 1, 0. Wow! Wiedziałeś, że tak się da? Nie, fajnie, co? Zrobiłeś? No ten, w Hogwarcie mnie nauczyli. Nie, czym to zrobić? Ale super! I zobacz, co teraz mogę zrobić. I patrz. Nie, nie psuj! Co je psuj? To dom Chickena! Nie może być dom Chickena, dlatego że Dominika, potrzebujemy tego dirta. Na razie potrzebuję po prostu nasionek. A niestety, ale będziemy musieli ściąć to całą trawę, która jest tutaj na ziemi. Ponieważ, żeby zrobić farmę, potrzebujemy dirta, którego niestety nie da się w inny sposób zdobyć, więc musimy bardzo na niego uważać. To jest pierwsza sprawa w ogóle. A po drugie, mam już 10 nasionek. No to już jest spoko. Mam kwiatki. Patrz, Chicken, mam kwiatka dla ciebie. Myk. Tu jest też kwiatek dla ciebie. Czy to był buziaczek? Nie. Proszę, to jest żółty barwnik dla ciebie. Czemu? I mięso zombiaczka. Dlaczego mi dajesz żółty barwnik i mięso zombiaczka? No, za kwiatek. A few moments later. Posłuchaj, musimy podmienić teraz tutaj wszystko. Z tego dirta musimy tutaj podmienić, może na drewno, ponieważ potrzebujemy tego dirta całego. Dominika, może zrobimy w ten sposób, że ty będziesz robiła domek dla Chickena, a ja pójdę zrobić farmę. I potem pokażemy, jak to wyszło. Dobra, a gdzie sobie będziemy robić domek dla Chickena? A gdzie chcesz, możesz zrobić. Zupełnie gdzie chcesz. Wszędzie. Gdzie tylko ci się podoba. Pik. Pik. Dobra, idę pozbierać dirta i lecę robić farmę. Mamy w ogóle jakiś kamień, Dominika? Nie mamy kamienia. Ja nie mogę, no nie. Praca. Dobra, ja zbieram kobla i zaraz wracamy do robienia już naszej farmy i domku Chickena. Żeby ta farma nie była za daleko, to zrobimy ją mniej więcej na tej wysokości. A czemu nie zrobisz jej na tym samym poziomie? A nie wiem, bo wolę robić wszystko na wyższych poziomach, bo jakby zrobimy domek, to będzie nam łatwiej przechodzić do tych rzeczy. I farmę zaczniemy już tutaj. Więc tak się zacznie. Nie wiem, na jaką szerokość, na razie zrobię byle jak. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mniej więcej w ten sposób. Zobaczymy, czy wyjdzie jakoś dobrze. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, teraz tutaj trzeba. Kamieniami. Pyk. Chodź do zagrody, Chicken. O, gitarka. Nie masz już więcej ziemi? O, mam. A tu ci zabrakło już? Tak, no. Dobra, to mamy idealnie, dlatego że mi zostały 3 kawałki ziemi i o wykorzystamy na melona i dynię. Może melona i dynię zrobimy. Tutaj będzie jakiś melon. Mhm. Tu będzie dynia. Tu będzie coś jeszcze innego. I jeszcze piasek potrzebujemy i kaktusy, więc ja tam idę po piasek. Wracamy z powrotem, a 27 piasku. Ciekawe, po co nam w sumie ten piasek? O nie, skończyło mi się. No nie, kill off mi się skończył. No dobra, ale mamy piasek, mamy kaktusa. Nie wiem, czy kaktusy są w sumie potrzebne, ale niech będzie. O, subcio. Co my tutaj teraz zrobimy? Tak, nie posadzić trzeba wszystko, więc idę po motykę.
Gdzie jest motyka? A jest jeszcze dirt! Mamy jeszcze ziemię! 9 ziemi zostało. O, super! Tutaj będzie do zwykłe nasiona, które też mam w sumie. Ale nie mam motyki, więc zaraz wracam. Tutaj będą te nasiona, zwykłe. O tak, idealnie. Tutaj też będą. Dawaj, sadź Dominika. Dobra, sadź tutaj wszystko. Ja spróbuję tutaj przy okazji to zrobić, żeby to wyrosło. O właśnie, i wtedy pozbieram, będzie więcej. Będziemy mieli od razu chlebek! Będziemy mieli chlebek do jedzenia! Tak! W końcu coś zjemy, Jezu, tyle czasu bez jedzenia! Gdzie my mamy te nasionka? O, są nasionka. Dobra, jakie ty tam masz jeszcze nasionka? Mam melona, arbuza. To melona i... tutaj, ale arbuza tutaj. To dawaj, rób. Dobra, to tutaj dam melona. A tutaj? Arbuza? Arbuza tu. A nie, mam jeszcze dynię. O nie, melon, arbuz i dynia? To kurczę, potrzebujemy tutaj jednak jeszcze jednego, skoro tak wychodzi na to. I zrobimy go tutaj. A co to? A to jest trzcina cukrowa. No. To nas tutaj. Nasiona dyni to tutaj. I co jeszcze? A gdzie jest melon? Jest w ogóle? Może melona tylko miałam. I to jest jedno i to samo chyba tutaj. Mamy wszystko. Czemu chicken tu jest, a nie u siebie? No bo chicken nie chciał iść do siebie. Nie mogę go tam zapędzić. Dobra, mamy full, wszystko, full wypas. Czy mamy jeszcze jakieś nasiona, czy już wszystko kompletnie? Idę zobaczyć, idziemy odłożyć wszystko. Tu mamy wszystko chyba. Grzybki jeszcze musimy jakoś posadzić. Tutaj mamy brzozę do posadzenia. Brzozę posadzimy sobie przy okazji. O! Okej. Okay. No i trzeba zaciągnąć tutaj w końcu tego, chickena, McNuggetsa. McNuggets, gdzie ty jesteś? Chodź tu. 5 minutes later. Chodź, Nuggets. Chodź. Tutaj. Chodź, no patrz, nasionka mam, pyszne nasionka. No Nuggets, no. Kumplu złoty, no. Dodź to! No, nie idę chodź, z tobą. Chodź. Jest! Mnie. Mamy go! Jest! Zamknięcie! Ej, ale ja też. Tak, wiem, nie mam furtki. Idę zrobić furtkę, dobra? A co ze mną, no? Ja sobie poradzę. Nuggets, ty zostajesz tutaj. Ale super, mamy Nuggetsa. Zamkniętego, jak w więzieniu. Poczekaj. Zrobię jedną rzecz, dzięki której Nuggets będzie się czuł świetnie w swoim nowym domu. Czyli co? Co robisz? Patrz. Pięknie, prawda? Ja nie mogę. Drzewo tam posać, a nie kurde tulipana. Żeby miał cień. Ale on się będzie lepiej czuł. Ej, jaki on biedny w ogóle. On nie ma daszku nawet. Patrz jak na niego pada ciągle. Przez cały czas na niego pada. A teraz ja z kolei zrobię coś, co chciałem zrobić już przez długi czas. Ej, Piotrek. Co? Głupi jesteś. Co? O nie! Głupi jestem! No. Jezu! Dobra, damy radę. Damy radę. Nie daj im wybuchnąć tylko. Tylko nie daj mi wybuchnąć. Dobra, trzeba oświetlić. Zamykaj to i oświetl. Dobra, ale nie mam czym. Oj, nie ma drewna, Piotrek. Ale ja już mam tego. Nie ma już kompletnie drewna? Masz oświetlenie? No już oświetliłem. Dobra, jest gitara. Wszystko. A teraz ja zrobię to, co chciałem przez cały ten czas. Uwaga, pozbierasz troszkę kobla jeszcze? Ja ci pokażę, co tutaj fajnego zrobię. Co tutaj robisz? Zaraz ci pokażę. Co za fajne przejście? Podkop do chickena? To będzie niespodzianka, dobra? Ja ci zaraz wszystko pokażę, co ja tutaj buduję fajnego. Teraz tutaj zrobimy sobie coś takiego. Ciekawe, czy już wiecie, o co chodzi. Zaraz zobaczycie, co ja tutaj zbuduję fajnego. Tylko zaraz, czy tu jest wszystko w porządku? Tak, jest wszystko w porządku. Raz, dwa, trzy, dobra. W ten sposób. Stąd się jeszcze da wyjść. Ale teraz już się nie da wyjść. Okej. Okay. A few moments later. Co ty nam robisz? Co, a co nic, to jest? Zrobiłam zagrodę dla chickena i posadziłam. A, da się wejść teraz, dobra. No i super. No. A ja zrobiłem coś jeszcze fajnego. I z tego co słyszę, to właśnie w tym momencie coś się właśnie wydarzyło. Więc zapraszam cię ze mną, ponieważ przedstawię ci nowego gracza na naszej wyspie. Oto jest Franek. O kurcze, zombiak. Cześć Franek, co tam? To jest jak Franek. Jak ty tam zamknąłeś? Jaki zombiak? To jest Franek. Jak ty go tutaj zamknąłeś? No, zespawnował się po prostu. Teraz mu damy troszkę światełka, żeby żaden inny potwór się nie zespawnował. I mamy Franka. To jest ta niespodzianka, chciałem zrobić po prostu... Niespodziankę dla mnie i zrobiłeś nam zombiaka w piwnicy. Tak, to jest prezent ode mnie, Franek dla ciebie. Dziękuję. I tym miłym akcentem dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym. Dzisiaj zrobiliśmy Franka.
Zamknęliśmy biedny Franek. Ale słuchaj, jesteśmy ziomami, nie? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę i widzimy się następnym razem. Cześć! Pa, pa! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!